Polskie hokejowe zwycięstwa z czeskimi drużynami nie zdarzają się często. Tym większą radość sprawili swoim sympatykom zawodnicy jak HGK z Jastrzębie, którzy w czwartek na Jastorze pewnie pokonali Beniaminka pierwszej ligi czeskiej HC AZ Kawiżów. Obie drużyny zagrały bardzo ofensywnie, czego efektem był prawdziwy grat bramek. Kibice obu drużyn zobaczyli bowiem aż 13 goli. W szeregach Jastrzębian tym razem pojawił się Richard Kral i od razu zrobił różnicę na tafli, zapisując na swoje konto gola oraz 3 asysty. Bramkowa kanonada rozpoczęła się od trafienia dla Chawiżowa, gdy w 6 minucie Dawida Zablotnego pokonał Jakub Szlachacz. Czesi nie cieszyli się długo z prowadzenia, gdyż chwilę później Petra Matouszka pokonał jego rodak Petr Lipina. W 17 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą wspomnianego już króla Ryszarda. Który tym samym przypomniał o sobie grupie przybyłych z Chawiżowa czeskich kibiców. Rezultat 2-1 dla JK HGKS utrzymał się do końca pierwszej tercji. Na początku drugiej części gry wynik podwyższył Maciej Urbanowicz. Dwubramkowa przewaga polskiej ekipy na tle zdenerwowała gości, że ci w ciągu 5 minut doprowadzili do remisu za sprawą 2 goli Roberta Życzki. O tym, że Jastrzębianie tego dnia byli naprawdę dobrze dysponowani, może jednak świadczyć fakt, iż trafienia rywali nie załamywały ich. W efekcie już w 32 minucie nasi zawodnicy odzyskali prowadzenie po bramce Damiana Kapicy, zdobytej w czasie gry w przewadze. Co więcej, niedługo potem krążek ponownie znalazł drogę do strzeżonej wówczas przez Kamila Simeczka bramki Chawiżowa, ale sędziowie nie uznali gola. Niestety wyniku nie udało się utrzymać do końca tercji, gdyż na 7 sekund przed ostatnią syreną Dawida Zablotnego pokonał Iży Klimiczek. Początek trzeciej tercji należał do gości. Licznie przybili na Jastor kibice JK HGK z Jastrzębie mogli mieć obawy, czy ich ulubieńcy dowiozą dobry rezultat. Przewidywania te wydawały się znaleźć potwierdzenie w 45 minucie, gdy do siatki gospodarzy trafił Mirosław Szkumat, a goście po raz pierwszy w meczu uzyskali bramkową przewagę. Na szczęście później okazało się, że to Jastrzębianie mają w swoich szeregach lepszych Czechów niż Beniaminek czeskiej pierwszej ligi. To właśnie postawa zawodników zza naszej południowej granicy przechyliła szalę na korzyść gospodarzy. Najpierw jednak po fatalnym błędzie w obronie grający w przywadze goście stracili gola po strzale Szymona Marca. Remis 5-5 utrzymywał się do 55 minuty, gdy prowadzenie dla JK HGKS odzyskał Damian Kapica po podaniu Petra Lipiny. Można było spodziewać się natarcia ze strony Chawiżowa. Tymczasem zamiast bramek dla rywali, kolejne trafienia zapisali na swoje konto gospodarze. W 56 minucie Simeczka pokonał Mirosław Zatko, a przy tej bramce asystowali Richard Kral i Petr Lipina. Czesko-słowackie trio zadziałało również kilkadziesiąt sekund później, przy czym tym razem gola zdobył Lipina po asystach Zatko i Krala. No, no tak, żeby Lipiec miał prawo uchwycić, ja to by...
Mecz zakończył się dość niespodziewanym zwycięstwem JKH GKS, za które kibice podziękowali długą owacją na stojąco. I choć był to tylko sparing, to wynik poszedł w Polskę. Nasi hokeiści wygrali z Czechami przy wydatnym udziale czesko-słowackiego zaciągu. Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie we wtorek czeski Salit Szumperk.